Kłaniam się Państwo nisko poniedziałkowego poranku w naszym studiu poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, pełnomocnik poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, no właśnie, Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta nazwa jeszcze długo się utrzyma? Bo takie plotki chodzą, że myślicie o rebrandingu nazwy partii. Ja słyszę różne plotki, wie pan, w polityce, w szczególności w czasie wyborczym, nie ma się co przywiązywać do plotek, część wypuszcza konkurencja, część to jest efekt jakichś różnych dyskusji mniej czy bardziej formalnych, więc ja się raczej przywiązuję do faktów, mniej Przemysłu do plotek. Przemysław mówi, jesteśmy na tak. Przepraszam, to już teraz zdradziłem hasło wyborczej naszej kampanii, ale no, mniej więcej coś takiego powiedział, że jest rozważane. E to hasło zostało zaprezentowane na konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości ono uosabia ten taki pozytywny przekaz, bo rzeczywiście um, my mamy się czym pochwalić. Te 8 lat rządów to był dobry czas dla Polski, także dobry czas dla samorządów i warto się pochwalić nie tylko tymi pozytywnymi osiągnięciami, ale też tym pozytywnym przesłaniem, bo często w polityce samorządowej mniej jest tej polityki, tych napięć ogólnopolskich, a więcej właśnie tego, co ludzie oczekują po ich lokalnych władzach, a po lokalnych władzach poznały. Stanie, na pewno te oczekiwania spełnione nie są, więc tym bardziej hasło jesteśmy na tak wobec szybkich i sprawnie organizowanych inwestycji w mieście jest właściwe. Ja szybko pan to wypowiedział, ale inni mówią, że owszem, 8 lat, chwalicie się, mówicie, ale też jest taka opinia, że PiS nie wyszedł jeszcze z traumy wyborczej, że tak naprawdę cały czas jesteście jak bokser po knockdownie nie Mam takiego wrażenia, proszę spojrzeć na Poznań. Tutaj mamy szeroką koalicję sił prawicowych po raz pierwszy od 1994 roku, wspierającą Zbigniewa Czerwińskiego, naszego kandydata na prezydenta. To no nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale też środowiska Poznańskiej Konfederacji, ugrupowania Polska jest Jedna, społeczników, radnych osiedli. Jacek, Więc... Jacek Jaśkow, jak łączy ludzi? Tutaj, gdzie pisma wyjątkowo trudno zawsze, akurat potrafiliśmy się zmobilizować, zbudować szeroki front. Jestem przekonany, że poprowadzi. Do bardzo dobrego rezultatu. Tak, aczkolwiek też jak się patrzę na potem te kolejne już człony, które dołączyły do Was, no, nie ma tam wszystkich ugrupowań po prawej stronie, bo mówiło się, że Konfederacja dołącza, no jednak nie ma ruchu narodowego, który prawdopodobnie będzie osobno startował. Chyba, że ich jeszcze przekonacie. No zobaczymy, Maciej. my wszystkich przekonujemy. Do godziny 16.00 czas. Przekonujemy do tego, że Zamkamy warto wesprzeć zborczy. taką szansę, kiedy jednoczymy siły prawicowe. Lider Poznańskiej Konfederacji, Piotr Tuczyński, wsparł Zbigniewa Czerwińskiego, startuje do Rady Miasta z Komitetu Zjednoczona Prawica Poznań. To jest osoba odpowiedzialna za środowiska Konfederacji, a to, że znajdą się jacyś Odszczepieńcy, że tak powiem, którzy, którzy są niezadowoleni, wie pan to, w polityce norma. Byłbym zdziwiony, gdyby się tak nie zdarzyło. Faktycznie jest Polska, jest jedna, ale właściwie jest nadzieja, nowa nadzieja. słowo Miriam Mencena, tak można powiedzieć, bo Piotr Tuczyński to jest ten przedstawiciel ugrupowania, nowa nadzieja w Poznaniu. To była cena za poparcie Zbigniewa Czerwińskiego, start Ludzi z Nowej Nadziei z list Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to dość, natura znajduje. To dość naturalne, że jeżeli jest porozumienie, jeżeli jest wsparcie kandydata na prezydenta i idziemy razem, no to również e, ludzie środowisk Poznańskiej Konfederacji e, chcą startować do Rady Miasta. My się z tego tylko możemy cieszyć, bo to daje szansę też na szerszy front w Radzie Miasta. Mm -hmm. Patrzę sobie na te listy. Jest rzeczywiście Piotr Tuczyński na pierwszym miejscu. W miejscu, gdzie zwykle start Michał Grześ to taka legenda poznańskiego samorządu powiedziałbym: Siedem kadencji nie startuje. Sam nie chciał, partia nie pozwoliła na to, bo właściwie brak. Trzeba powiedzieć, że to była jedna z najbarwniejszych postaci poznańskiego samorządu. Mówią to także jego przeciwnicy. To prawda i w pełni się zgadzam. No zasłużony, radny, z wielkim dorobkiem pracy dla miasta, ale po tych wielu latach pracy w Radzie Miasta sam podjął decyzję. Zresztą niedawno też zawodowo przyszedł na emeryturę. Stwierdził, że czas też na trochę oddechu politycznego. Sam podjął decyzję już według mojej wiedzy kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy temu, że nie będzie startował na kolejną kadencję. Także dziękujemy mu za jego dotychczasową pracę. I na pewno z tego dorobku jego pracy będziemy korzystać. I jeśli dostaniecie się taką szeroką mawą do Rady Miasta, będzie jeden wspólny klub, czy konfederacja utworzy osobny klub? Polska jest jedno osobny klub, albo e, jakieś takie będą koła? Nie to, to trzeba będzie kontynuować tą wspólną pracę, którą jest zaczynamy na to pomysł? w kampanie. Jest na to pomysł. Były też rozmowy w tej sprawie i chcielibyśmy, żeby to był Klub Zjednoczonej Prawicy w Radzie Miasta. To jeszcze na chwilkę taką zrobić. Zwrotkę wrócę do ogólnopolskiej polityki, do Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz jeszcze wrócimy do Poznańskiej Rady Miasta. Pojawiają się też głosy, no bo skoro nazwa partii się nie zmienia, bo Pan nie potwierdził takich pomysłów, nie zmienia się także lider partii, bo prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie po raz kolejny ubiegał się o przywództwo w partii były głosy krytyczne po kampanii wyborczej, zresztą sam Jarosław Kaczyński mówi, że on na siebie bierze ten wynik wyborczy. Czyli nie będzie rozliczeń w partii? Nie, rozliczenia w partii częściowo już były. Zmienił się sekretarz generalny partii. Również przyjdzie czas funkcja na techniczna. zastanowienie się, no nie tylko to ważna funkcja w partii organizacyjna. Kwestie ewentualnych błędów popełnionych w kampanii, tego co zrobić inaczej, na tą dyskusję częściowo już przyszedł czas. Zwracam uwagę, że w tej chwili ta kampania samorządowa. Koncentrująca się właśnie na pozytywnym przesłaniu jest nieco inna niż kampania parlamentarna. To też wynika Ale z wyborów samorządowych. To, co należy, że tak powiem, podsumować jako ewentualnie popełnione błędy, to w mojej opinii nie obciąża lidera i nie jest kwestią personalną, to jest kwestią pewnych akcentów w kampanii. Natomiast dobrym momentem takim nie jest czas kampanii wyborczej, żeby analizować te kwestie, tylko czas po kampanii wyborczej, więc po kampanii, macie wyborczej, samej kampanii wyborczej. Samorządowej do Parlamentu Europejskiego, to będzie ten taki dobry moment, żeby kompleksowo nad tą kwestią się pochylić. Jeden z prawicowych publicystów, Rafał Ziemkiewicz, taką tezę um, ukuł: Bez Jarosława Kaczyńskiego nie ma PiSu, ale z Jarosławem Kaczyńskim PiS już nigdy nie wygra wyborów. No, Rafał Ziemkiewicz bardzo cenię jego publicystykę. Osobiście go cenię, bo znam go osobiście, ale nie ze wszystkimi jego tezami się zgadzam. Z tą, się pierwszą, z tą pierwszą się e, zgadzam. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński jako lider dzisiaj nie ma alternatywy w Prawie i Sprawiedliwości. Spaja Prawo i Sprawiedliwość i to środowisko. E, co do tej drugiej tezy, myślę, że ona jest daleko na wyrost. Wielu wieszczyło już koniec Prawa i Sprawiedliwości. E, niewątpliwie trzeba wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów z przeszłości. Na natomiast wieszczenie tego końca jest zdecydowanie przedwczesne. Dobrze, to wracamy jeszcze No poznańskie poletko. Zbigniew Czerwiński to był pański autorski kandydat na prezydenta Poznania. Tak, ja rzeczywiście tą kandydaturę promowałem i proponowałem. Chociaż były też inne kandydatury rozważane. Ja swego czasu bardzo też namawiałem Jadwiga Emilewicz do startu. Mówił Pan o kobietach. Pamiętaj. Mówiłem o tym, bo miałem takie przekonanie, że warto o tym pomyśleć. Kobiety odmówiła. Jadwiga Emilewicz powiedziała, że chce pracować dla Poznania, ale nie z funkcji kandydatki na prezydenta Poznania. Przedstawiła argumenty, które no były przekonujące i, i ten temat zamknęliśmy. Czerwiński, niezwykle doświadczony samorządowiec. Ale nie jest to kandydat pierwszego wyboru, skoro najpierw była Jedwiga no, W tym sensie wie pan: każdy kandydat jest kandydatem mhm. trzeciego czy czwartego wyboru, jeśli tych trzech czy czterech kandydatów żeśmy analizowali. Zbigniew Czerwiński niewątpliwie swoją dotychczasową pracą w samorządzie zasłużył na to, żeby być kandydatem na prezydenta Poznania. I zresztą widać jego zaangażowanie. No, nie ma dnia bez jego aktywności w tej chwili czy medialnej, czy programowej. Tadeusz Zysk też w swoim czasie codziennie organizował konferencje prasowe. Ale nie do drugiej. Ale Uzbigniewa Czerwińskiego to nie jest coś nagłego, tylko to jest ukoronowanie jego ponad 20 prawie 30 pracy w samorządzie. Bierzcie pan w drugą turę. Pytam, dlatego że tych kandydatów coraz więcej się ujawnia. Zobaczymy, czy jeszcze do godziny 16 ktoś nowy się nie pojawi. Jest. Dosyć to spolaryzowane, to znaczy się wydawało się, że na początku nie tylko Jacek człowiek przybyło mu tych kandydatów. No i pytanie, jak się te głosy rozłożą, bo pewnie to jest być albo nie być, jeżeli chodzi o drugą turę dla każdego z kandydatów oprócz. Jest zmęczenie rządami prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Trudno się dziwić, jak przez sześć lat trwa remont centrum i kierowcy przez sześć lat nie mogą swobodnie do tego centrum dojechać, czy przez to centrum przejechać. No to są zmęczeni Jackiem Jaśkowiakiem. Pytanie, czy to zmęczenie przekuje się na obniżony wynik prezydenta Poznania w wyborach? Ja uważam, że jest na to szansa, dlatego walczymy. Okej. Okay. Panie ministrze, był pan przecież bardzo długo ministrem do spraw europejskich, potem przez chwilę szefem MSZ-u. Czy pan Miał kontakt po wyborach z Adamem Szłapką z obecnym ministrem do spraw europejskich. Tak się złożyło, że Poznań ma taką sztafetę, można powiedzieć. Przekazaliście sobie pałeczkę? Tak, jak najbardziej. Ja przekazałem mu nie tylko gabinet, ale też mieliśmy okazję wtedy, kiedy ja 13 grudnia zdawałem urząd, zamienić z nim no, dłuższą chwilę rozmowy, wskazać mu, co uważam za ważne, przedstawić mu zespół też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z którym będzie mógł współpracować. I od tego czasu też kilkukrotnie, ale już krócej rozmawialiśmy, no, ja się bardzo różnię politycznie z Adamem Szłapką, natomiast ja mu dobrze życzę w takim sensie, że uważam, że pole polityki unijnej jest ważnym polem do zagospodarowania, no i chciałbym, żeby on potrafił sprawnie tym polem zarządzać, co do tych pierwszych tygodni, no nie no ukrywam, że mam, zapytać, pewne, mam pewne uwagi i, i, i zastrzeżenia, eee, chciałbym, żeby trochę szybciej się w te tematy wdrażał, eee, natomiast no, w niektórych sprawach po prostu wprost się nie zgadzamy, no w kwestii na przykład zmian traktatowych, no ja uważam to za fundamentalne zagrożenie, Adam Szłapka. Trochę mam wrażenie, że to zagrożenie lekceważy. Namawiam go do tego, żeby tego nie lekceważył. Czekam też na jego ofertę dla Poznania. No ja, kiedy zostałem członkiem rządu, nawet w pierwsze funkcji wiceministra spraw zagranicznych, to po miesiącu premier ogłaszał, że w Poznaniu odbędzie się szczyt Bałkanów Zachodnich. Mamy już w tej chwili ponad dwa miesiące pracy Adama Szłapki. Co dla Poznania przyniesie? Jakie wydarzenia międzynarodowe? Na razie nic nie słyszę. Ale można powiedzieć, że pewne owoce są, no bo Komisja Europejska zdecydowała o odblokowaniu pierwotnego. Pierwszej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy 6 miliardów 300 milionów euro. Rozmawiałem wczoraj z jednym z polityków Koalicji. Mówił można? Można. No, zabawne jest to, że ta pierwsza transza zaliczkowa to była decyzja jeszcze podjęta przed objęciem rządów przez Donalda Tuska. W tej chwili ta najświeżej ogłoszona decyzja to jest rzeczywiście już decyzja podjęta później, natomiast w uzasadnieniu decyzji wskazuje się, że wszystkie problemy z praworządnością rozwiązano przed dojściem do władzy Donalda Tuska. Co więc stawiało na przeszkodzie, żeby wypłacić te pieniądze? Odpowiedź wydaje się oczywista, a pytanie retoryczne. Zmiana władzy w Polsce. No tak, ja też rozmawiałem senatorem Libickim. On dosyć specy, specyficznie oceniał y, decyzję Brukseli. Mówił mniej więcej coś takiego, że jeżeli jest rodzina i brat się awanturuje, ciągle kłóci, obraża, wychodzi, no to nie jest tak wiarygodny jak nawet daleki kuzyn, który jest rzetelny, spokojny, y, płaci pożyczki na czas. I generalnie dobrze się z nim współpracuje. No i on tak ocenił między innymi zmiany władzy. I powiedział, że pożycza się temu, kto jest po prostu rzetelny i współpracujący i nas ocenił tym bratem. Albo są, albo są ramy prawne i przepisy prawne i sympatie polityczne nie mają znaczenia, tak powinno być w państwie prawnym i organizacji międzynarodowej, która szczyci się tym, że w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej szanuje pra państwo prawne jako wartość, albo mamy do czynienia z koniunkturalizmem politycznym i Interesami czysto politycznymi, jak w tym przypadku. No i po sympatii rozdaje się pieniądze. Myślę, że dzisiaj już nie jest oczywiste, że te pieniądze są rozdawane właśnie nie według przepisów prawa, a według sympatii politycznych. A może nie ma to znaczenia, może ważne, że te pieniądze po prostu wreszcie trafią do Polski. To jest oczywiście dobra wiadomość, ja się z tego cieszę. Mhm. Jest pytanie też, jakie będą warunki tego dalsze, tego, że dostajemy te pieniądze, bo pojawiły się także głosy, że być może ceną za to jest poparcie Urzuli von der Leyen przez premiera Donalda Tuska w kolejnej kadencji. Na, szefową, na Urząd Szefowej Komisji Europejskiej, bo nie ma tak mocnych notowań jak kiedyś, na przykład. Absolutnie jest to możliwe, e, panie redaktorze, ponieważ moi koledzy z Niemiec, no już sądują e, to, czy Ursula von der Leyen będzie mogła liczyć Urszula, tu i ówdzie e, e, na poparcie, więc jestem przekonany, że już, tak powiem, zabezpieczyli sobie ten temat w Platformie Obywatelskiej, której pewnie jakoś długo prosić nie było trzeba. To jeszcze na koniec, jeszcze raz do Poznania, co planujecie w najbliższym Czasie, jakaś większa konwencja wyborcza, może Jarosław Kaczyński tutaj przyjedzie. No bo musicie w jakiś sposób ten krótki czas wykorzystać na to, żeby jednak przekonać Poznaniaków dlatego, że pis nie jest taki zły, jak go Poznań maluje. Jest kilka elementów. Po pierwsze, chcielibyśmy zaprezentować całe listy. To już w najbliższych dniach wczoraj zaprezentowaliśmy liderów tych list. Po drugie, będziemy kontynuować konferencje programowe już w najbliższym czasie więcej o transporcie w Poznaniu, bo to jest wielkie wyzwanie. I po trzecie chcielibyśmy, żeby nasi kandydaci na... Radnych też przedstawili i siebie, i propozycje programowe w formie takiej mini konwencji. To są trzy elementy miejskie. Będzie też konwencja wojewódzka, gdzie szerzej pokażemy listy do Sejmiku. One też są w tej chwili już na finiszu rejestracji. Będą nowi kandydaci. Tutaj startowali w Poznaniu, ponieważ no nie startuje Zbigniew Czerwiński, więc osłonimy te karty już w ciągu. Kto będzie najbliższych jedynką do godzin. Sejmiku, tak jak rozumiem? To będzie jedynką, dwójką, trójką. Mhm. To wszystkie trzy kandydatury, mogę powiedzieć, dla Pana będą zaskoczeniem dla Pana i również dla słuchaczy Radia Poznań. No to ciekawe, zainteresował Pan cię tyle lat w polityce, a pewnie i mam teraz pomysł, kto może zostać tą jedynką, to bardzo ciekawe. Kiedy pan daj, będzie to ogłoszenie jeszcze raz? Może na kilkadziesiąt godzin, jak sądzę. Dobrze, jeden pozytyw Jacka Jeśkowiaka na koniec. Ponoć mówią, że nie najgorzej boksuje. No chyba tak, jak na amatora to pewnie najlepszy bokser wśród prezydentów miasta. Zwolałbym, żeby więcej czasu spędzał w Urzędzie Miasta pracując niż na ringu. No zobaczymy co będzie w takim razie po 7 kwietnia. Czy będzie w ogóle druga tura? No bo to jest najważniejsze pytanie dla Poznania. Myślę, że druga tura będzie, a Jacek jak będzie musiał się wreszcie obudzić z tego letargu. Szymon szynkowski werseng szef poznańskiego PiSu. Dziękuję pani Pośle za rozmowę, dobrego dnia życzę. Dziękuję serdecznie, wzajemnie.